Chcemy żyć zdrowo, ekologicznie, naturalnie, dlatego czasem zamiast leków takich standardowych, które możemy znaleźć w aptece, wybieramy zioła. Czy robimy dobrze? Okaże się. Naszym dzisiejszym gościem jest znowu doktor habilitowana Agnieszka Zagórska z Kolegium Medikum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dokładnie z katedry chemii farmaceutycznej. farmaceutycznej. Zapamiętałem, udało się. Dobra. Czy między ziołami a lekami możemy postawić znak równości, czy zioła są lekami? Powiem tak, no z, antropologicznie wszyscy powiedzą, że tak, ponieważ y, rozwój i, i historia jak gdyby nowoczesnych leków wzięła się z tych pierwotnych, ziołowych, zawsze w każdym y, rdzennym plemieniu, przecież był ktoś taki jak szaman, który oprócz kontaktów z bogami miał przede wszystkim kontakty z miksturami leczniczymi. Jakbyśmy popatrzyli na te pierwsze takie lekospisy, zarówno Egipcjan, jak i Greków, później Rzymian, tak naprawdę, no i też te europejskie, nowożytne bym powiedziała bardziej, tam były głównie preparaty ziołowe, więc tak. Natomiast gdybym to miała popatrzeć od strony mojej, chemii leków, jak je ja to nazywam, i pewnych ustaleń dotyczących, co mogę nazwać lekiem. To bym odnosiła się bardziej do fito, pojęcia fitoterapii i fitoterapeutyków, czyli faktycznie um, zioło lecznictwa i, i, i zioło leku, jakbyśmy to powiedzieli po polsku. Ale nie, nie porównywałabym tego zarówno od strony siły działania, jak i wskazań terapeutycznych do syntetycznych leków. Absolutnie, to nie jest to samo. To nie jest to samo. Dobra, ale jeżeli na przykład mamy jakieś zioło, które ma substancję aktywną i mamy jakiś lek, który ma dokładnie tą samą substancję aktywną, to one będą miały dokładnie taki sam mechanizm działania. To... To do końca tak nie jest. Jeżeli masz na myśli, że bierzesz y, surowiec roślinny, mhm. czyli po prostu to samo. No, widzim... Kora wierzby na przykład, bo tu mi się przychodzi kora okay, wierzby. Nie? No salicylany załóżmy, nie? Tak, ale zauważ. Salicylany speł... zostały wyodrębnione, to się mówi tak, skory wierzby. To nie mhm. oznacza, jeżeli weźmiesz korę wierzby sproszkowaną, Oprócz salicylanów, tam będzie o wiele, wiele więcej innych składników. Okej, okay, no właśnie, jakie są problemy w takim razie z tymi ziołami, no bo tam to jest troszeczkę coś innego niż lek i ma to za sobą jakieś konsekwencje. Ma, no, no przede wszystkim, w momencie, w którym ja powiem lek w odniesieniu do chemii leków i do tego, co widzimy w takich rejestracjach lekowych, to od razu mamy zdefiniowaną pojedynczą konkretną substancję chemiczną, konkretny związek chemiczny. Jak już się odnosimy do tej wierzby, to będzie kwas salicylowy, koniec, kropka. I on następnie był odpowiednio zbadany pod kątem efektywności terapii, czyli czy jest skuteczny i czy jest bezpieczny. I jeszcze określono progi dawkowe, żeby mieć możliwość zastosowania w konkretnym schorzeniu. Natomiast zioła mają Mówi tak naprawdę, w Polsce to będzie rejestracja jako produkt medyczny, lub też właśnie, że lek roślinny, pojawia się coś takiego. Natomiast tutaj jest taka trochę rozszerzona definicja stosowana ustawowa leku, że lekiem może być zarówno ten pojedynczy związek, jak również mieszanina związków o działaniu i to będzie konkretnie napisanym leczniczym, profilaktycznym lub też diagnostycznym jak gdyby można tu postawić kropkę. I część rzeczy, która się tutaj pojawia, no to można się od razu spytać, no w jaki sposób się rejestruje takie leki roślinne. I to warto sobie przyjrzeć, bo to pokazuje różnicę, jaka jest między, powiedziałbym lekami syntetycznymi, tymi pojedynczymi substancjami, tym przysuwają kwasem salicylowym z wierzby, a korą wierzby. No właśnie, zostajemy przy tej wierzbie, bo tak, ona jest, jest taka fajna. Z, z, mało tego, jak ten kwas salicylowy troszeczkę zmodyfikowano od strony chemicznej, uzyskano pochodną kwasu salicylowego, czyli kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryna. czyli ja tu w tym momencie pokazuję potęgę moich chemii leków, mm -hmm, wiesz, mm -hmm, no tak, mogę tak. wziąć coś, co kwas salicylowy głównie, wiesz, będzie ci zdzierał naskórek i w większych dawkach raczej uszkodzi ci przewód pokarmowy, Niż, pozbawi, niż wykaże działanie e, takie no, raczej przeciwgorączkowe. Bo w tym momencie, powiedziała, to ten na, napar skory wierzby cały mógł być stosowany przy okazji przeziębień, bo stężenie tego kwasu było małe. Te dodatkowe składniki jak gdyby troszkę się uzupełniały. Natomiast to nie był stricte wyizolowane coś, co by wykazywało dużo większy potencjał leczniczy niż właśnie ta, ten, ta przysłowiowa aspiryna. No ale teraz tak. Musimy się zastanowić, jak zbadać skuteczność, jak to wprowadzić na lek. W przypadku y, tych leków roślinnych bardzo popularne jest tradycyjne uznawanie za bycie leczniczym, mhm. czyli niejako przepisujemy do lekospisów. Można sobie to znaleźć na stronie Europejskiej Agencji Leków lub też w farmakopeach, czyli w tak tzw. bibliach farmaceutów mamy osobny dział, gdzie są produkty roślinne, czy znaczy surowce roślinne w tym momencie, bym powiedziała, bo zawsze wierzyliśmy, że one działają. Okej, okay, ale nie wiemy za bardzo jaki ma skład nawet, nie? A Bar w leku musimy znać. Tak, i te, bardzo często jest tak, co ciekawe, że coś, co uznajemy, bo tam jest na przykład kilka grup związków, różnych grup chemicznych związków, w obrębie tych grupy możemy zidentyfikować pojedyncze składniki. I bardzo często okazuje się tak, że po wyizolowaniu danego składnika, który na przykład występuje w roślinie w największym stężeniu, ten składnik nie wykazuje działania biologicznego. I to jak gdyby jest jednym z uzasadnień, dla których dalej cała ta kompozycja roślinna, czyli cały ten surowiec roślinny powinien być stosowany, a nie izolowany. I to moim też ulubionym takim przykładem jest. No, ciężko wino nazwać tutaj lekiem, prawda? Ale. Wykorzystując paradoks wina, usiłowano znaleźć, znaczy paradoks wina w rozumieniu takim, że Francuzi spożywają raczej, no to nie jest lekkostrawna dieta, a mimo wszystko nie mają problemów z cholesterolem. Wzięto pod uwagę składniki wina, jako tego magicznego napoju, tam różnego typu, różnego typu struktury związków chemicznych, no i bardzo chcieli to zastosować Japończycy. U Japończyków no wiadome są problemy z braku takiej specyficznej budowy enzymatycznej, bardzo źle trawią alkohol, w związku z czym postanowiono zrobić suchy wyciąg z wina. Czyli założono tak, że w zasadzie jak odejmiemy z wina, wiesz, etanol i wodę, pozostawimy te suche składniki, tą całą suchą kombinację. Tam z jakiegoś podgatunku wina czerwonego najlepiej, to to powinno działać. I co się okazało, no nie działa absolutnie. Okej, okay. ale to nie jest troszeczkę tak, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że jeżeli mamy jakiś tam, powiedzmy, preparat ziołowy, to on działa, ale nie dokładnie wiem dlaczego, jaki, przez jakiś skład chemiczny? W moim odczuciu podaje się jako kompozycję składników, czyli że na przykład… Ale ona nie jest jakby konkretna, no nie? Znaczy coś... nie jestem w, stanie sku... My jestem w stanie wskazać, który… Nawet konkretnie związek chemiczny, z jakiej grupy składników najprawdopodobniej okay, dobra, właśnie coś jest odpo odpo odpowiada za działanie yy, główne. I dobra. to jeszcze uwaga, główne hmm. działanie, wiesz, bo mechanizmu, to nie jest pojedyncza substancja, ci nie podam. Okej, okay, czyli mamy jakiś skład, nie wiadomo dokładnie, co w tym działa, jeżeli coś się tam wyizoluje z tego, może działać gorzej. Nie wiem jaki jest mechanizm yy, przy ziołach, natomiast w lekach mamy konkretny skład przebadany, znamy Mechanizm, jakie jeszcze tutaj różnice są, skutki uboczne pewnie. Nie? A to znaczy, w ogóle bym powiedziała tak, jeden wielki mit, którego ja nie jestem, bo teraz tak powiedzieliśmy o tym tradycyjnym uznaniu za lecznicze, że faktycznie, jak gdyby wiesz, przy tych ziołach my mówimy, ludzkość to zawsze stosowała, w związku z czym nie wiemy jak, ale działa, jest ok. I jak gdyby problem jest z głowy. No nie jest z głowy, ja bym powiedziała, że dopiero ostatnie 25 lat mniej więcej to zaczęły się wszystkie te organy regulatorowe przyglądać tak naprawdę od strony leków, czy te surowce słusznie i te, nazwijmy to, surowce roślinne słusznie są na listach, które mają odzwierciedlać stan no, tej farmakoterapii, w rozumieniu, że to na pewno są produkty po pierwsze skuteczne, po drugie bezpieczne. W przypadku ziół od strony bezpieczeństwa powiedziałabym, mamy trochę mniejszy problem, bo właśnie to wielowiekowe stosowanie udowodniło, że no... testy kliniczne nawet długotrwałe Tak, przypadkowe, że nazwijmy że tak to przypadkowe, ale jak gdyby, że no trochę nic się nie dzieje i stąd zostały te preparaty ziołowe uznane za bezpieczne czy te leki ziołowe. Natomiast ja bym zadała to pytanie o tą skuteczność. A gdzie mamy na przykład dowody? tak silne jak dla substancji syntetycznych, że to jest skuteczne, żebyś ty mógł ten na przykład nowy lek wprowadzić na rynek, ty musisz potwierdzić w podwójnie zaślepionej próbie klinicznej, w tych badaniach, że twój związek naprawdę działa i może być lekiem. Okej, okay, czyli w ziołach to może być placebo? A może Też. to tradycja? A może to tradycja potwierdziła? Ja bym powiedziała, teraz od 25 lat obserwuje się trend, że producenci tego typu no, fitoterapeutyków, które mają być w zamiarze wpisania na listę właśnie że lek roślinny, już zaczynają realizować badania kliniczne. Przy czym badania kliniczne najczęściej były do tej pory to, co obserwujemy w rejestracjach, to chyba są tylko no, trzy przypadki, gdzie faktycznie to były badania kliniczne realizowane tak jak dla leków syntetycznych, czyli podwójnie zaślepiona próba. To ko konkretnie był dziurawiec, miłożąb japoński i co ciekawe, tak zwana czosku. Trzy przypadki znane mi, no może nie mam aż tak szerokiej wiedzy, ale gdzie faktycznie były podwójne zaślepione próby i konkretne wskazania terapeutyczne. Natomiast w przypadku, i, i wtedy można iść śmiało po rejestrację, dumny jestem, wykazałem skuteczność, zmierzyłem konkretny parametr, porównałem to do istniejącego na rynku leku syntetycznego i to jest fajne, w tym momencie taki skład, kompozycja tego preparatu roślinnego jest skuteczna. Ok, i nawet znamy pewnie dawkowanie, nie? Tak, okay. tak. I to w tym... Ale w większości leków, znaczy preparatów ziołowych, jak z tym dawkowaniem jest? Oj, to no bo wiesz... ja sobie wyobrażam, wiesz, taki susz, który tam gdzieś bierzemy nie wiadomo skąd i potem sobie zaparzamy. Nie wiadomo, ile to tej substancji tam ma, czy to wziąć łyżkę, czy to dwie łyżeczki, no bo przecież to znaczy bardzo słusznie myślisz, ale też ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że musimy tutaj wyraźnie odróżnić lek roślinny mm -hmm. jako standaryzowany preparat, wbrew pozorom, od suplementów, do których ja zaliczam wszelkiego typu herbatki ziołowe, wieże takie okay. tego typu rzeczy, dlaczego. I, i suplementów ziołowych o, w ten sposób. W momencie, w którym idziesz w ogóle, rejestrujesz lek roślinny, muszę tu obiektywnie powiedzieć. Ty wchodzisz w cały proces zagwarantowania jakości tego surowca roślinnego. To znaczy, to nie może być, wiesz, zebrana przypadkowo w bieszczadach, pokrzywa na łące, mhm. wież ją poszatkuje i z tego zrobi lek. Nie, ty musisz już uprawę robić, trochę to fajnie, fajna analogia jest do biowarzyw. Mhm. Czyli ty musisz udokumentować, że twoja produkcja jest zgodnie z dobrymi zasadami produkcji roślinnej. Nie możesz do produkcji takich leków roślinnych stosować, to jest oczywiste, pre pestycydów. To musi być odpowiednio chroniona uprawa pod kątem jakościowym, ale ona też ma zagwarantować nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim odpowiednią ilość substancji czynnych w tym surowcu. Okej, okay, to bardzo do fajna rzecz wyszła, że jeżeli mówimy o jakichś preparatach roślinnych, to nie bierzemy raczej przypadków, znaczy raczej na pewno nie bierzemy jakichś przypadkowych ziółek, mieszanek, nie wiadomo skąd, tylko raczej takich, nie. Który, taki, które są nie wiem, w aptece, w jakichś specjalistycznych sklepach, tak? To, czy wyraźnie podkreślamy, że mówimy o leku roślinnym. Jeżeli będziemy mówić o suplementach roślinnych, to powiem uczciwie nie wiem, bo suplementy to jest zupełnie inny sposób rejestracji. Ja to zawsze mówię tak, wystarczy, że udowodnić, że to nie szkodzi przewodowi pokarmowemu i możesz zarejestrować suplement, bo to zupełnie inna inspekcja. Okej, okay, czyli to jest jakby trochę takie też śliskie, prawda? Tak, tak, natomiast jeżeli coś faktycznie, pomimo właśnie tych pewnych moich takich wątpliwości dotyczących jak ta skuteczność leku roślinnego jest prezentowana, to znaczy jakie wyniki mamy, tej, skąd te wyniki tej skuteczności, tu z pełną odpowiedzialnością mówię, że gwarancja jakości surowca, Zawsze w tej produkcji i pewnych norm, które muszą zostać spełnione, Europejska Agencja Leków nie dopuści do takiej sytuacji, żeby po prostu coś, co jest na jej liście jako lek roślinny czy, czy preparat roślinny, figurowało i miało gdziekolwiek jakieś problemy. Natomiast można właśnie doszukiwać. No jeżeli badania kliniczne, to dlaczego tylko kliniczne? Kto przeprowadzał te badania? Bardzo często producent tego leku roślinnego. Sam przeprowadził badania, rozumiesz? Sam siebie zasponsorował i przedstawia wyniki. Mhm. Umówmy się, no. To jest trochę śliskie, bo zawsze wtedy będziesz chciał zaprezentować najlepsze wyniki. No tak, statystykę się odpowiednio dociągnie. Natomiast jak masz badania kliniczne leku syntetycznego, to jest w ogóle poza twoją y, działką, ty możesz być sponsorem tych badań, ale analizą tych danych zajmuje się zupełnie ktoś inny. Więc... Okej, okay, czyli leki syntetyczne są bardziej pewne i ten mechanizm jest powiedzmy udowodniony, natomiast leki ziołowe, one też mają pewne rodzaje standaryzacje, tak. ale to jest troszeczkę temat jakby mniej zaawansowany technologicznie, bym to powiedział. Nie wiem, jak to powiedzieć. Czy znaczy standaryzacja, zarówno tych roślinnych, jak i tych syntetycznych, jest wbrew pozorom taka sama? Natomiast trochę. działa, inne, ale nie za bardzo wiemy, jak. Może, może trochę inne standardy obejmują potwierdzenie skuteczności w ten sposób? Okay, dobra. Troszkę inne, bo mówię, że masz to tradycyjne mhm. użycie. I to, to przejawia się później na wiele takich śliskich tematów dotyczących chociażby tradycyjnej medycyny chińskiej. I ja w tym momencie, bym szczerze powiedziawszy, też nie rozumiem tego fenomenu, bo na jakiej podstawie ktoś wnioskuje, że na planecie Ziemi mogą powstać różne gatunki roślin, ale dlaczego one skład w środku tych substancji mają mieć kompletnie inny, mm -hmm. korzystając wiesz, z tych samych składników w glebie, w powietrzu i tak dalej, to jest dla mnie trochę absurd. i Czasami boję się, że w tym momencie egzotyka dotycząca właśnie poznawania nowych surowców, właśnie tych chińskich, afrykańskich, teraz jest taka moda, to się obserwuje. Mm -hmm. Wysypu przedziwnych, niestandaryzowanych, i to od razu podkreślam, dlaczego, dlaczego się tego boję, niestandaryzowanych tak zwanych aptek ziołowych, bo w tym momencie apteka powinna się kojarzyć. Z profesjonalnym farmaceutycznym podejściem do sprawy. Ale jak wiesz, apteka ziołowa, to ja, ja to widzę, to, to ja, ja się boję, ja nigdy nie wiem, co jest w środku. Mhm. I wiesz, e, zaczynamy się ocierać o problem, po pierwsze, kto ci zagwarantuje jakość tego chińskiego surowca? Przepraszam, na temat chińskich wyrobów mamy niestety może. To będzie politycznie niepoprawnie, ale utrwalony raczej pogląd i sami wiemy, jak to wygląda. No to ja się pytam, dlaczego zauf nagle zaufałeś jakości chińskiego surowca? Skąd ty wiesz, jaką masz pewność, w jakich warunkach to było hodowane, na jakiej glebie? Kto tam przyspieszał, czy nie przyspieszał proces suszenia i jak on to robił? I mało tego, co w środku zmieszał. Mnie bardzo też zaniepokoiły, to już sprzed wielu, wielu lat były takie wyniki, Narodowego Instytutu Leków, wtedy jeszcze, wtedy jeszcze bardziej nazwa Instytut Farmaceutyczny, oni przebadali fenomen tak zwanych chińskich ziółek na odchudzanie. Dlaczego? Zostały zgłaszane przypadki pacjentek, które po zastosowaniu tych ziół, wiesz, po tygodniu obserwowano u nich psychozę, która sugerowała, że najprawdopodobniej składnikiem tych ziół nie są tylko składniki ziołowe. I nie pomylili się, ponieważ tam była tendencja do dosypywania do tych ziół, wiesz, żeby udowodnić ich skuteczność terapeutyczną, mhm. dosypywano substancji syntetycznych, akurat to były pochodne niebezpieczne amfetaminy, aż tak? aż tak, natomiast o działaniu anorektycznym. Ja do dziś pamiętam ten wykład konferencyjny, że ja w tym momencie po prostu, wiesz, zaczęłam się bać, i to mówię, nie surowca leczniczego, tylko właśnie odpowiedzialności za produkcję pewnych rzeczy, Zwłaszcza, że one pochodzą z egzotycznych krajów. Okay, czyli przestrzegamy przed jakimiś niepewnymi na źródłami, pewno. przed zakupem przez internet od nie wiadomo kogo, nie wiadomo... W ogóle jest teraz, tak. ja bym powiedziała moda, ja też nie będę mówić nazwiska jakiegoś pana, bo nie wiadomo, czy nasza audycja nie zostanie to. oskarżona, bo on już ma parę spraw, a bardzo się broni. Inżynier sprzedający terapię ziołową na nowotwory to jest dramat. Jest to bardzo niebezpieczne. Okej, okay, w ogóle, no tak, te zioła to jest temat, który wymaga ostrożności, więc może sobie jakieś kwestie dotyczące tych ziół, czy leków ziołowych, może w ten sposób mm -hmm. e, uporządkujemy. Mm. Czy są jakieś takie leki ziołowe, które można całkowicie bezpiecznie brać? A Wiesz, tak w zasadzie, że, bo jak ludzie kojarzą, że coś jest naturalne, to im się wydaje, że, o, nie wiem, w dawkowaniu, jeżeli jest dawkowanie zapisane, są dwie tabletki dwa razy dziennie, ale to jest przecież naturalne, to ja mogę wziąć więcej, bo jest naturalne. No wiesz, i to się pojawia sprzeczność myślowa. W momencie y, bardzo duża i, i to trzeba trochę wyprostować. Nie wiem czemu boisz się przedawkować lek, jeżeli on jest syntetyczny, a nie boisz się przedawkowaniu leku, jeżeli on jest roślinny? Dlaczego? No, ja sobie to tłumaczę tak, bo ludzie twierdzą, że jak to jest natury, to to nie jest sama chemia. A ja powiem tak, mój Boże, gdybym ja narysowała strukturę Kilku składników chemicznych, przecież to są związki o określonej strukturze chemicznej, które w tych roślinach występują. Ja bym powiedziała, to jest hard chemia. Powód, dla których my niejednokrotnie izolujemy te związki chemiczne, bo to jest czysta chemia w tej roślinie, z jej struktury roślinnej. To jest między innymi dlatego, że Trzeba by było zrobić za dużo etapów syntetycznych, żeby to tworzyć, a my nawet nie wiemy do końca, jak to mądrze działa, jaki jest mechanizm działania, stąd też izolacja. Potem też jako przykład, z opium wyizolowało no, kiedyś wreszcie morfinę i się okazało, że to jest też ogromna struktura, i nie rozumiem tego skrótu myślowego, że jak jest lek syntetyczny, to jest chemia, a jak jest lek naturalny, to nie jest chemia, czy nie mogę się coś zatruć. Różnego, tak, tak. Nie, właśnie możesz się zatruć. Mało tego, z racji, że to jest kompozycja złożona, to już jest zapis gdzieś taki powiedziałabym bardziej formalny dotyczący okresu czasu, że pół roku zażywania tej przysłowiowej herbatki miętowej potencjalnie może być niebezpieczny. Dlaczego? Bo. Dochodzi do kumulacji, wiesz, w tych wszystkich innych, mniej głównych składników, i one mogą wywołać efekt zatrucia. Okej, okay, to jest też właśnie bardzo ważne. Czyli to nie jest tak, że lek ziołowy, który jest naturalny, może być brany bardzo, bardzo długo. Też jest jakiś czas, po którym powinniśmy tak. skończyć. Albo prze przeprowadzić badania, chociażby. Przeprowadzić badania tak. kontrolne. Okej. Okay. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Właśnie, są jakieś takie leki ziołowe, zioła, które były stosowane wcześniej, ale się okazało, że one są na tyle niebezpieczne, że w ogóle trzeba było jakoś usunąć? powiem znaczy, tak, to jest trochę psychologia tłumu. Te, które były trujące, to za, już, wiesz, zostały chyba przez szamanów wy, y, po prostu usunięte i nie ma tak, że Mamy raczej świadomość o tym, które można zastosować jako trucizny w określonym celu, wiesz, można tam, nie wiem, zatruwać strzały, no to, to takie przykłady, wiesz, tych kuraryn i różnego typu wyciągów. Nauczo, nauczyliśmy się wyizolować, natomiast ja tu podam ten kontrowersyjny przykład czegoś, co zostało wycofane zupełnie, bym powiedziała, powodów ideologicznych, czyli sławne konopie indyjskie i wchodzimy w problem marihuany leczniczej i, i w tym momencie jak gdyby znane mi przypadki, żeby ewidentnie było, wiesz, tak, bo faktycznie to tradycyjne użycie, mhm. zastosowanie lecznicze ziół doprowadziło do tego, że doskonale sobie zdajemy sprawę właśnie z siły, potęgi ziół w dzisiejszych czasach, to już jest ustandaryzowane, no nie ma ziół niebezpiecznych, bym powiedziała, no chyba, że, chyba, że ktoś jest alergikiem, a to już jest zupełnie inna sprawa. No sprawa tak. To jest z niepewnego źródła. Tak, dokładnie. Okay. Dobra, a jak z jednoczesnym braniem leków, tych takich syntetycznych i leków ziołowych? Tam też interakcje mogą się zdarzać. Potężne są i powiedziałabym, że tak z punktu widzenia obserwacji to jest dramat. Tylko nawet znaczy, tak intuicja mi podpowiada, nie wiem czy dobrze, że mogą być nawet większe interakcje niż między lekami syntetycznymi dwoma, nie? I, i, bardzo, I nie wiadomo jakie pewnie. Jeszcze. Bardzo dobrze myślisz, no bo no skoro w tym leku roślinnym jest wiele różnych substancji to mogą one na ten jeden lek syntetyczny w różny sposób, te różne substancje, ta kombinacja y, działać, to jest prawda. A najgorsze jest jeszcze to, że ludzie jak gdyby ignorują, no bo jak to jest naturalne, nie może mi zaszkodzić, to w ogóle, no to przypomina herbatkę, na przykład często takie mówienie, no bo tam jakaś mała kapsułka, to jest problem. Obserwuje się problem taki, że o, na przykład y, osoby, które za, zażywają w jakieś preparaty zawierające chociażby żeńszeń i to nie musi być rozumiane jak stricte jako lek roślinny, ale na przykład jako supe, suplement, bo, bo żeńszeń z medycyny chińskiej przynosi zdrowie. Jednocześnie biorą lek na sen, dziwią się na przykład, że to nie działa, no bo to nie jest dobra kombinacja, to się znosi. Po prostu nie działa nic w tym momencie najprawdopodobniej. Problemy dotyczące leki przeciwzakrzepowe i z drugiej strony preparaty miłożębu japońskiego, które też regulują w pewien sposób krążenie w mózgu. I tu mówię, niby bierzesz coś roślinnego. Tamte interakcje może, mogą być też różne, może dojść do różnego typu wzmocnień działań i co ciekawe, niektórych niepożądanych. Więc faktycznie to nie jest obojętne, co ty bierzesz, to trzeba naprawdę bardzo w ogóle skonsultować i zapytać się, czy można. Czy farmaceuta w aptece jest w stanie pomóc tutaj? Tak, to... oczywiście. Okay. To jest jego, że tak powiem, robota. To jest jego robota. Teraz drugie pytanie. Czy osoba, która na przykład kończyła jakieś studia związane z zielarstwem, nie wiem, czy dobrze powiem, czy jest w stanie jakby tutaj pomóc? Znaczy nie wiem, nie mam do, doświadczenia dotyczącego... Jak... Bo wiem, że jakby uczelnie niektóre prowadzą takie studia podyplomowe na przykład. Tak, tylko zwróć uwagę, że studia podyplomowe są dedykowane absolwentom, czyli już magistrom konkretnych kierunków. Nie wyobrażam sobie, znaczy wyobrażam sobie, że może powiem tak... Można się nauczyć na pamięć nas, surowców yy, roślinnych, na pamięć można się nauczyć ich składu, czemu nie, i na pamięć, wiesz, takich fragmentów, wycinków ulotki, że, nie wiem, działanie moczopędne, nasenne, yy, stosowane w zaburzeniach trawienia, w zaburzeniach pracy przewodu pokarmowego, takie, wiesz, symptomatyczne wymieniki, że to może być i jeżeli nie umiesz tego od strony, tak jak to z, umie farmaceuta, lekarz lub chociażby przedstawiciel, y, absolwent chemii, który jest w stanie powiązać strukturę tych związków, o których ty mówisz w roślinie, z jakimś działaniem, mechanizmem działania, to mam konkretnie, no to, to, bym, to ja bym powiedziała, że my się cofamy. Ja nie mówię, że w tym momencie... Wiesz, ja bym to nazwała bardziej znachorstwo niż ziołolecznictwo. To nie jest świadoma terapia ziołami. Przebiegu studiów farmaceutycznych. My mamy rok czasu poświęcamy na przedmiot nazwie farmakognozja, gdzie się uczymy właśnie do, 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 tych rzeczy dotyczących surowców roślinnych, składu ich zastosowania. I mamy bardzo krytyczny inokrotnie stosunek dotyczący właśnie świadomości, efektywności, efektywności tego typu terapii i bezpieczeństwa i kiedy je można doradzić. Wiesz, zupełnie inaczej wygląda tego typu trening, jeszcze w oparciu o takie nauki podstawowe jak farmakologia czy nauka właśnie o leku żeby sobie to przełożyć. Natomiast nie wiem, no, nie byłam w życiu uczestnikiem, wiesz, takich, nazwijmy to podyplomowych, może nie podyplomowych, ale pomaturalnych szkoleń z zakresu ziołoterapii. Okej. Okay. Gdybyś miała tak ocenić, to w jakim, znaczy czym teraz dla medycyny są zioła? Czy one są bardziej traktowane jako takie... Hmm... Powiedzmy, źródło substancji aktywnych do tworzenia leków syntetycznych albo inspiracja, czy faktycznie są takim bardziej już samoistnym czymś, co, co ma leczyć? Jak byś to oceniła? Ja mogę na to wiesz co, popatrzeć, tak ze swojej perspektywy. Wolałabym tylko ze swojej perspektywy, ponieważ ja też tak naprawdę znam, wiesz, wycinek jakiś, to znaczy na co dzień zajmuję się poszukiwaniem nowych substancji aktywności biologicznej. No to tak bardzo formalnie brzmi, ale tak naprawdę no właśnie nowych struktur, które może potencjalnie kiedyś by były lekami lub dodadzą jakąś cegiełkę do tej informacji na temat leku syntetycznego. I my uczymy naszych studentów, pokazując pewne etapy w historii właśnie odkrywania leków, historii chemii leków. Jak myśmy ładnie wychodzili, właśnie z tej przysłupowowej kory wierzby, no słuchaj, no pojąć tylko, dlaczego nie na par skory wierzby. No, na par skory wierzby trzeba ugotować i sam dobrze wie, że jak chory jest chory i leży w malignie, to ciężko go napoić odpowiednią ilością tego naparu, żeby był po prostu skuteczny. To był powód, dla którego właśnie dążyliśmy do izolacji, do sproszkowania, do ułatwienia pacjentom przyjmowania. Tak na marginesie, jednym z moich ulubionych cytatów to jest ten fragment. Yy, leczenia dziury w głowie u Kmicica za pomocą przerzutego chleba i tańczyny, w której były antybiotyki. Mm -hmm. No więc to też było, pokazuje, że to nie jest tak, że myśmy zaprzestali, tylko zaczęliśmy, nauczyliśmy się izolować pewne rzeczy. Morfina z opium, na przykład z, no, cała grupa glikozydów nasercowych, jednych z pierwszych podstawowych preparatów stosowanych w leczeniu chorób serca, czyli sławna digoksyna. To właśnie też naparstnica i izolacja z niej czegoś, chociaż pewnie były wcześniej informacje gdzieś w jakichś lekospisach, że to jest. Dopiero to wymagało kolejnych, upływu kolejnych lat, żebyśmy się nauczyli, żebyśmy byli w stanie narysować strukturę, udowodnić strukturę, wiesz, tej morfiny, tych związków, że to jest tak i tak. A później nauczyliśmy się upraszczać. Więc może być tak, jak sobie to wyobrażam, że... Tylko nie wyobrażam sobie sytuacji, że będziemy pozyskiwać lek roślinny bez uwzględnienia kwestii, kwestii zasobów ziemi, bo idiotyzmem byłoby narażać całe lasy amazońskie na, wykry, na wycięcie. Wiesz, po to, żeby ja mogła znaleźć tam dwie czy trzy substancje roku, rokujące jako przyszły lek, bo ja będę je modyfikować chemicznie coś będziemy. To jest absurd. Ale niewątpliwie z jakiejś obserwacji możemy. Zadającej proste pytania, ale to mówię, to robią raczej naukowcy właśnie na uczeniach. Dlaczego? Co tam działa? A, po, a zobaczmy. Pewnie to dalej będzie jakieś takie potencjalne źródło, tylko już mądrzejszej. Może na przykład produkcję tej substancji prowadzi już teraz biotechnologicznie i w tym momencie nie będziemy zużywać całych roślin, tylko odpowiednio hodowane części roślin to się robi. Będziemy modyfikować pewne mhm. aspekty działania. Natomiast nie widziałabym ja ze swojej strony sensu cofania się, wiesz, wieki do tyłu, żebyśmy zaproponowali, nie wiem, no zamiast farmakologii, ziołolecznictwo lekarzom do nauczania, albo zadam ci inaczej pytanie. Jak byś się czuł, gdybyś poszedł do lekarza z poważną chorobą, a on ci kazał zaparzyć dziukę? No dziwnie bym się czuł, więc może zostanie <laughs> właśnie przy tym, że zioła są dobrą inspiracją, że mogą leczyć niektóre stany, ale tutaj trzeba ostrożnie. Tak. Ale raczej nie cofamy się do tego czasu sprzed 200-300 lat, bo jednak lepiej leki. Ja bym się tu przyczepiła, dać. tak, do jednego twojego słówka, mogą leczyć niektóre stany. I właśnie to jest z ziołami taki problem, że patrząc na współcześnie przypisywane im wskazania, tak zwane terapeutyczne, ja bym powiedziała, tak, tak nie ma silnych chorób. To Te, nie są. So, na Tak, tutaj, to, co mam tutaj okay. na kartce, to, to jest taka. Przeczytać za, a proszę za bardzo, za to tacy. jest taki wycinek dotyczący komitetu, specjalnie komitetów, które biorą y, y, udział w pracach y, prowadzących do wpisywania coś na przykład na tą listę leków roślinnych. Wpisał konkretne kategorie terapeutyczne, czyli tak naprawdę bym powiedziała, że bardziej mówimy o leczeniu objawowym, czyli ty nie leczysz się z przyczyny choroby, tylko twoje objawy, twoje symptomy ulegają poprawie. I ty przez to masz wrażenie, wiesz, że to, te składniki cię uleczyły. I tutaj leki ziołowe mogą się okazać pomocne. Zaburzenia krążenia, zaparcia, osłabienie i zmęczenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, utrata apetytu, stres psychiczny i zaburzenia nastroju, schorzenie jamy ustnej i gardła, stany bólowe i zapalne, schorzenia skóry i drobne rany, zaburzenia snu i czasowa bezcenność, schorzenia dróg moczowych i narządów płciowych, Uczucie dyskomfortu narządu wzroku, to ostatnie mi się najbardziej mhm. podoba. A to bardzo ogólnie brzmi. Bardzo, i wiesz, na przykład przy leku syntetycznym nie byłabym w stanie wskazać takiej kategorii terapeutycznej. Ja bym musiała dookreślić tak. konkretnie jakiego typu schorzenie i nawet podać zdefiniowane, doprecyzowane kwalifikacją, chorobę, na którą ja to chcę stosować, bo lekarz później musi mieć podstawy do wypisywania tego. Nie mówię, że to jest złe. Ale jeszcze chciałam podać taki, dla mnie takim fantastycznym przykładem jest dziurawiec. Nie wiem, na ile on ci jest bliski. Hypericum maculatum. perforatum. I perforatum są dwa takie. Tak, ale do czego zmienia? Mhm. Tak, cofnij się lekko do tyłu, nie wiem, z doświadczenia twoich rodziców lub dziadków. Dziurawiec kiedy stosowali? Kiedy stosowali? Na pewno wtedy, kiedy nie było słońca. Tyle pamiętam. A, a to nie o to, do tego <laughs> zmierzałam, ale jak gdyby... No, u mnie w rodzinie było tak, że mama miała jakieś tam nerwo, schorzenie wątroby, bo wolałem wątroba i zawsze parzyła dziurawie, bo na wątrobę. Okej, okay. faktycznie tak. Bo żółty to na żółciopędnie. A no to dobre skojarzenie. No to zostawmy tylko, tylko do czego zmierzam? Tak jest przepisywany w tradycyjnym użyciu. Natomiast niewiele osób sobie zdaje sprawę, że wyciąg z dziurawca został wystandaryzowany w randomizowanych badaniach klinicznych, ale jako lek przeciwdepresyjny. O. I tu widzisz, jak nam się rozjeżdża yy, świadomość. A, y, y, kolejne pytanie zadam ci: przepraszam, że tak. Żeby się się, nie, chcę, się rurami, nie, nie chcę, nie? żebyś się poczuł jak w szkole. Jest okay. No ale tak, czosnek. Gdzie byś zastosował, kiedy byś wziął czosnek? No, wczesny etap infekcji. Fajnie. No to teraz powiem ci tak. Randomizowane badania kliniczne w yy, yy, czosku były wprowadzone w kierunku obniżenia poziomu cholesterolu. I mamy pozytywne rezultaty. Nawet właśnie dookreślono dawkę. To jest tak fajna, nazywa, główek czosku, którą powinniście zjeść dziennie, a popatrz, jakie, jak ta właśnie utrwalona wiedza, ta tradycyjna zmienia się i niewiele osób o tym wie. I w tym momencie wiesz, y, abstrahując już, jak gdyby od, tym, że, od tego, że to jest leczenie objawowe, też pokazuje. Yy, przypadki właśnie kiedy udowodnionych, fajnych zastosowań, tylko zupełnie innych od tych tradycyjnych. Więc herbatka ziołowa, jak chcesz wierzyć w dziurawiec na wątrobę, ok. Ale właśnie no, może mieć zupełnie inny aspekt od strony takiej sensownej terapii. Hmm, Ciekawym. No to chyba bezpiecznie jednak te leki syntetyczne. Znaczy to jest. Yy... To jest moje przekonanie. Wiem, że. No, ty jesteś specjalistą, więc wiesz. Tak, ja no, wierzę. To znaczy, dziękuję Ci bardzo, że mi wierzysz. Ja też się przyznaję, że jako specjalista mam jedną zasadę: że jeżeli nie muszę, to nie zażywam leków, ani suplementów, ani żadnych dodatków, ponieważ boję się o stan mojej wątroby. Natomiast wiem też, że nie wszyscy tak mają, i też wiem, że w sytuacjach takich krytycznych, najbardziej dotyczących twojego zdrowia, dla mnie taką egzemplifikacją jest niestety, są wszystkie choroby nowotworowe. Kiedy będę uczciwa, przyznam się, nie do końca mamy, współczesna medycyna nie zawsze radzi sobie do końca z tym. No, wolę też te leki syntetyczne, natomiast bardzo się boję tych wszystkich metod, nie chciałbym tu szamanów nawet obrażać, ale właśnie szamańskich, które Oferują ludziom cudowne preparaty ziołowe, bo to jest dramat. To, to po prostu. Dają tylko nadzieję, niestety, która Nie potem wiem może nawet co dają, być natomiast, dokład, natomiast tłumaczenie komuś, że lek syntetyczny truje, i wmawianie, że taki preparat ziołowy jest zupełnie zdrowy, bo jest naturalny, pokazałam chyba w przebiegu tego wywiadu, że dla mnie to jest pewna sprzeczność logiczna. Tu jest chemia, i tu jest chemia, tylko i ta jedna chemia syntetyczna ma udowodniony w tym aspekcie właśnie onkologicznym mechanizm i sposób działania i skuteczność, a to drugie to nie. nie. Okej, okay. i tutaj postawimy kropkę. Dziękuję. Bardzo dziękuję ci dziękuję za Dziękuję ci bardzo.